Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał 2 synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: Idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych 2 spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Jan Chrzciciel był deską ratunkową dla tonącej w grzechach ludzkości. Wielu uwierzyło świętemu Janowi i odrzuciwszy grzeszne życie, rozpoczęli życie nowe w świętości dzieci Bożych. Celnicy i nierządnice przemieniają swoje życie pod wpływem świadectwa Jana Chrzciciela, a faryzeusze przyglądają się temu wszystkiemu bezrefleksyjnie. Dla nas lektura dobrej nowiny staje się przestrogą, że nie warto ufać wyłącznie samemu sobie. Warto być otwartym na natchnienia Ducha Świętego. To Duch Boży inspiruje, wzywa nas, abyśmy oderwali się od doczesnego sposobu myślenia, a przyjęli nową mentalność, nie ludzką, ale Bożą. Uczymy się tego każdego dnia podczas naszych codziennych medytacji nad Słowem Bożym. Uczymy się oderwania od ziemskich przywiązań, a jednocześnie rozwijamy w sobie coraz silniejsze pragnienie nieba, pragnienie Boga. Jedynie ten, kto pragnie Królestwa Bożego i Jemu podporządkowuje całe swoje życie, wejdzie do Niego. Kto umiłował życie na tym świecie, z pewnością straci je i pomrze, nie zostawiając żadnego dobrego owocu. Nie deklaracje, ale konkretne decyzje i czyny pokazują, na ile jesteśmy związani z Bogiem, z Jego najświętszą wolą, a na ile jeszcze z własnymi zachciankami i pożądliwościami.